irlandzkim pochodzą z XVI wieku, kiedy to na naszym terenie mieściła się szkoła parafialna z oddziałami i oddzielnymi klasami dla chłopców i dziewcząt. Niestety szkoła, w której uczyły się dzieci, spłonęła podczas pożaru miasta pod koniec XVIII wieku i wtedy przeniesiono nauczanie do budynku szpitalnego, który wzniósł biskup Adam Naruszewicz. Nauczanie w naszej miejscowości było kontynuowane również w czasach zaborów. Niestety szkoła leżąca w obrębie zaboru rosyjskiego nie oparła się rusyfikacji. W drugiej połowie XIX wieku utworzono szkołę rzec, której naukę pobierało 30 dziewcząt. Mieszkańcy Janowa nie byli bierni wobec zaborców i walczyli o polską szkołę, co często kończyło się aresztowaniami i osadzeniami w więzieniu. Gdy Polska odzyskała niepodległość, w naszej miejscowości powstały dwie szkoły powszechne, a uczęszczały do nich dzieci pochodzenia polskiego, żydowskiego i białoruskiego. W 1933 roku powstały dwie nowe siedmioklasowe szkoły publiczne. Jedna znajdowała się w Janowie i nauka odbywała się w drewnianym domu, forum prowadzonym w 1923 roku, a druga szkoła mieściła się w Pałowie Stara. Kolejną ważną datą dla oświaty naszej miejscowości był rok 1938, kiedy to rozpoczęły się prace przy budowie gmachu szkolnego, a brali przy tym czynny udział uczniowie i ich rodzice. Tego samego roku, właśnie w październiku, ksiądz proboszcz Marian Świerczewski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły i niestety wkrótce przerwano pracę, bo wybuchła II wojna światowa. Świadki mieszkańcy Janowa Podlaskiego zadbali o bogaty księgozbiór miejscowej biblioteki i młodzież poroznosiła po domach książki, by przechowywano je przez ten trudny czas. Okazało się to trafne posunięcie, bo Niemcy po wkroczeniu na ten teren kazali spalić wszystkie książki i pomoce szkoły. Ograniczono wtedy naukę języka polskiego, zabroniono nauczania historii oraz geografii, zakaz obejmował również odśpiewanie hymny. W czasie wojny nauka odbywała się w stodołach, a miała formę wykładów, bo żadnych podręczników nie było. Niemcy dokonywali rewizji teczek uczniowskich, więc aby podnieść morale, został zorganizowany przez Czesława Jędrzejewskiego chór, który wykonywał krzepiące pieśni na wysokim poziomie artystycznym. Od 1 września 1944 roku w Janowie Podlaskim istniały dwie szkoły podstawowe, które mieściły się w budynku będącym własnością kurii biskupiej w Siedlce. Trzeba również dodać, że 1 lutego 1946 roku utworzono pierwsze w dziejach Janowa Podlaskiego państwowe przedszkole. Kolejny rok szkolny 1946-1947 przyniósł zmianę i powstała w naszej miejscowości jedna szkoła, a naukę w niej pobierało wówczas 518 uczniów, którzy uczyli się w 14 oddziałach. Prace przy budowie szkoły rozpoczęte w 1938 roku ruszyły dalej w 1954, a w 1955 roku budynek ukryto już szpachlą i postawiono w nim piece kaflowe. Prace zostały nasilone na przełomie lat 1955-56, kiedy to wykończono cały budynek wraz z salą gimnastyczną i szkoła została przekazana do użytku 6 września 1956 roku. W latach 1962-63 szkołę otynkowano w ZSRR. W roku 1966, moi drodzy drodzy, zrodził się pomysł nadania naszej placówce patronu. Natomiast 8 listopada 1971 roku został przekazany akt dyrekcyjny z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, nadający Szkole Podstawowej w Janowie Podlaskim nazwę Szkoła Podstawowa imienia Czesława Tęckiego w Janowie Podlaskim. Pomysł nadania Janowskiej Szkoły imienia
pioniera polskiego lotnictwa, konstruktora, który próbnych lotów dokonywał na szybowcu lotniach na łąkach naszej miejscowości, wyszedł od nauczycieli pani Heleny Cyfer i jej brata Mariana Cyfer. Duży wkład również wniósł wtedy ówczesny dyrektor pan Jerzy Doroszuk, dzięki którego inicjatywie sprawa nadania szkole patrona została zakończona pozytywnie. Oficjalne uroczystości nadania szkole imienia Czesława Tajskiego miały miejsce 4 czerwca 1972 roku. Nowy sztandar będzie naszą wizytówką. Pod jego patronatem będą kształtować się setki młodych Polaków wychodzących się z Kowala Podlaskiego i okolic, którzy podobnie jak Czesław Tański nie będą się bali marzyć, będą wdrażać w życie swoje plany i osiągać zamierzone cele. Głównym celem szkoły jest wychowywanie Polaków, obywateli Zjednoczonych Europy, patriotów i spadkobierców polskiej historii. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego potrzebny jest patron, ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować, a jego osiągnięcia będą dla nas wzorem. I właśnie taką osobowością jest Czesław Tański, polski artysta, malarz, wynalazca, konstruktor lotniczy, pionier szybownictwa i popularyzator lotnictwa w Polsce, którego nazywamy ojcem polskiego lotnictwa. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest człowiekiem, który przypiął ludziom skrzydły. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim za to, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często też konkretnymi czynami, co jest dla nas bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby uroczystość 50. rocznicy nadania naszej szkole imienia mogła mieć miejsce w tak pokazanej poprawie i miłej atmosferze. Słowa podziękowania kieruję również do tych wszystkich gości. Dziękuję wam, że swoją obecnością uświetniliście ochotę nadania naszej szkole imienia Czesława Tańskiego. Dziękuję bardzo. Szczególnie dzisiaj,
Drodzy Państwo, patron szkoły to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół patrona buduje się tradycje. Mamy naprawdę zacnego, szlachetnego i wspaniałego patrona. A to oznacza, że pokolenia kształcone w naszej szkole miały i mają godny wzór do naśladowania. Drodzy Państwo, szkoły i uczniowie kryją sobie wielką siłę. Jest ją przywiązanie do szkoły, do koleżanek, do kolegów, do nauczycieli. To jednocześnie jest znakomita okazja do spotkań w ławach, okazja do refleksji, do wspomnień, okazja do powrotu do atmosfery lat szkolnych, można by powiedzieć lat dziecięcych, mówię w przypadku osób, które spotkałem na korytarzu, patrzyłem i wspominali właśnie lata pobytu w tej szkole. To wspaniała sprawa i cieszę się bardzo, że wszyscy z przyjemnością wracają do szkoły. Szanowni Państwo, słowa uznania i wdzięczności należą się pierwszym i kolejnym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły. To oni tworzyli dorobek wielu pokoleń, torowali drogę do sukcesów uczniów. Wpływali i wpływają na rozwój szkoły i na jej pozytywny wizerunek. Możemy dzisiaj wspólnie odczuwać radość i dumę z minionych 50 lat. Jak wspaniałe owoce wydała szkoła. To wiemy, szkoła wykształciła wiele pokoleń znakomitych absolwentów. Widzimy ich wokół siebie, można mówić, zmieniane zyska, ale my wiemy, że jest to bardzo duża rzesza ludzi świetnie wykształconych. Drodzy Państwo, sukces szkoły to przykład dobrej współpracy wielu ludzi, ale także samorządu gminnego, który, szanowni Państwo, na przestrzeni wielu lat wspiera szkołę w swoich działaniach. Mówił tutaj Pan Dyrektor o tych inwestycjach. Oczywiście one nie byłyby możliwe, gdyby samorząd w tych inwestycjach nie uczestniczył. I tutaj trzeba przyznać, że to się dzieje w dalszym ciągu. Samorząd mówi, niż w 50% finansuje budżet zespołu klasowych oświatowych, w 40%, przepraszam. Ale to cieszy, drodzy Państwo, bo są efekty, proszę, efekty, i sami cieszymy się z tego, jeśli coś jest piękne i coś się dobrze rozwija. Drodzy uczniowie, jesteście dzisiaj uczestnikami wyjątkowej uroczystości. Dzień Patrona. Pamiętajcie, że obok domu rodzinnego szkoła jest dla Was miejscem szczególnym. Tutaj budowane są fundamenty pod Waszą edukację. Fundamenty, które przygotowują Was do życiowych sukcesów. Ale ta droga nie jest łatwa. Ona wymaga pracy, czasu i poświęcenia. Piszcie przykład Waszego patrona. Nie zniechęcajcie się drobnymi problemami. One zawsze się pojawią. Ale Wasz patron też się nie zniechęca. On dalej działa. I to jest przykład, z którego warto brać. Powierzajcie swoje talenty nauczycielom, a oni je oszukują. Bądźcie odpowiedzialni za szkołę dzisiaj i w przyszłości, bo trudno być obojętnym wobec miejsca, gdzie się spędziło tak dużo czasu, a to 8 lat, można by to 8 lat z życia, nie, to 8 lat w życiu, to są piękne chwile i pamiętajcie o tym. Wasz patron to patron, można powiedzieć, wysokich lotów. Dlatego życzę Wam, drodzy uczniowie, abyście podobnie jak Wasz patron wysoko mierzyli i dążyli do osiągania sukcesu we wszystkich aspektach życia szkolnego. Drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, w Waszej pracy zawsze najważniejszy jest uczeń, a dumą są absolwenci. Niech sukcesy Waszych uczniów dają Wam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, satysfakcji i radości. Wierzę, że silni tradycją wielu pokoleń oraz dotychczasowymi sukcesami będziecie sięgać po kolejne sukcesy, czego Wam serdecznie życzę. Drodzy rodzice, Wasza współpraca ze szkołą zasługuje również na wyjątkową pochwałę. Dziękuję za wsparcie szkoły, którego odwiedzicie każdego dnia i okazywaliście. To wsparcie powoduje, że dzięki tym wsparciu szkoła również mogła funkcjonować z sukcesem do dnia dzisiejszego. Słowa podziękowania.
chciałbym również zwierować się za prałata Stanisława Grodzieckiego, to proszę do naszej paracji, za opiekę duszpasterską, ubogacającą duchowy rozwój naszych uczniów. Panie dyrektorze, gratuluję dzisiejszej uroczystości i życzę, by następne lata były powodem do dumy i radości z osiągnięć szkoły. Gościom, którzy dzisiaj przybyli na dzisiejszą uroczystość, życzę wspaniałej atmosfery i niezapomnianych wrażeń. Sam wyrażam ogromną radość, że mam to szczęście być się z Państwem, bo przez krótki czas też byłem pracownikiem tej szkoły, co prawda wcześniej gimnazjum. Ale cieszę się bardzo, że mogliśmy się w dzielu spotkać. Panie dyrektorze, radę okoliczną chciałbym Wam wręczyć, to ja będę zapraszał. Zostały wykonane i na ich udaną formę przedstawiają dziś dla Polaków cenną wartość historyczną. Można je uważać za pierwsze udane prace w tej dziedzinie w lotnictwie światowym. Zaofiarowana przez pana Tańskiego współpraca w dziedzinie śmigłowców byłaby w obecnym stanie rzeczy nieużyteczna. Czesław Tański przeżył 80 lat. Ostatnie lata swojego życia spędził we wsi Loszczęka koło Puszczy Mariańskiej w nieopodal Skierniewic. Zmarł w 1942 roku. Spoczywa na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej. Jego grobem opiekują się uczniowie liceum, którego jest patronem. Pięćdziesięciolecie to pół wieku, niby niewiele, a wiele.
bo młodzi uczniowie, mali uczniowie, którzy mają 16, 10, 15 lat, to myślicie, to taka staruszka 50 lat. Właśnie, czas bardzo szybko upływa. Chciałabym życzyć, abyście żyli słowami Prymasa Tysiąclecia, który powiedział w ten sposób: bądźcie jak orły na polskim niebie. I tego wam życzę w tym pięknym dniu, żebyście kształtowali swoje zdolności, umiejętności intelektualne, reprezentowali naszą, waszą gminę, nasze województwo i naszą ojczyznę. Mam olbrzymi zaszczyt i przyjemność reprezentować europejskiego kuratora oświaty, panią Denisę Misiu, która również życzy wielu wspaniałych zdarzeń z okazji 50-lecia badania imię Przewel Szkoła. Jeszcze raz gratuluję serdecznie i na ręce pana dyrektora pragnę złożyć upominek. Zapraszam pana dyrektora. Dziękuję bardzo.